A dziś sprawdzimy, czy nasze miasto jest przyjazne sportom wspinaczkowym. Jak zwykle jest z nami Michał Sobolewski z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Cześć. Cześć. No właśnie, no to jak to z tą wspinaczką w Krakowie jest? Wygląda na to, że Kraków jest też miastem, w którym możemy się wspinać. Nie tylko dlatego, że położenie geograficzne sprawia, że mamy bliskość Jury Krakowsko-Częstochowskiej, że mamy skałki Twardowskiego. Mamy także sztuczne ścianki, które budujemy w ramach inwestycji sportowych prowadzonych przez ZIS. W Krakowie funkcjonują 4 takie ścianki zlokalizowane w halach sportowych budowanych przez miasto. Jest to ścianka, na której się znajdujemy. Szkoła podstawowa nr 151 przy ulicy Lipińskiego. To także 7 liceum przy ulicy Skarbińskiego. To klub sportowy KS Korona przy ulicy Kalwaryjskiej i Szkoła Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Grochowskiej. Jest z nami pani Urszula Tabiszewska, instruktorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Urszulo, chcę zacząć przygodę z tym sportem. Jak to zrobić? No, już pani zaczęła tak naprawdę, bo pierwszym elementem w przypadku sportów ekstremalnych, jakim dalej jest wspinaczka, jest chęć. Czyli to, że chcemy zacząć się wspinać. Kolejną rzeczą jest znalezienie miejsca, takiego jak chociażby to, na którym się znajdujemy. No i potem dopiero zaczynamy te przygotowania. Ponieważ jest to sport jednak wymagający troszeczkę więcej niż chociażby bieganie, no to tutaj warto znaleźć miejsce i osoby, z którymi będziemy mogli się wspinać. Czyli na przykład dobrą szkołę wspinaczkową albo instruktora. Tak naprawdę, żeby już potem zacząć się wspinać, nie potrzeba wiele. Wystarczą właśnie te dobre chęci i znalezienie odpowiedniej osoby. Ze sprzętu, który potrzebujemy, to tak naprawdę niewiele. Potrzebujemy wygodnego, luźnego stroju, może być bawełniany, może być to jakiś syntetyk, natomiast bawełna jest ubóstwiana przez wspinaczy. I wygodnych butów. Na samym początku nie potrzebujemy jeszcze butów wspinaczkowych, ponieważ większość obiektów oferuje drogi na tak niskim poziomie trudności, że nawet w butach zwykłych, adidaskach jesteśmy w stanie pierwsze drogi pokonać do góry. Dla kogo to jest sport? To jest sport, który jest tak naprawdę dla każdej osoby. My mamy takie motto, że spróbować się wspinania może każdy, natomiast nie każdy musi się wspinać. Akurat w naszym stowarzyszeniu ułatwiamy osobom rozpoczęcie tej przygody ze wspinaniem, od takich najprostszych ćwiczeń, zabaw wspinaczkowych, aż przechodzimy do coraz wyższego poziomu. I wśród osób, które się wspinają, są zarówno dzieci, dorośli, a także seniorzy. I tutaj też, co jest bardzo istotne, ten sport nie wyklucza też osób z niepełnosprawnościami. To jest sport, który jest absolutnie dostępny dla każdego. Oczywiście jak w przypadku każdej dyscypliny sportowej, wcześniej warto się oczywiście skonsultować z lekarzem, czy aby na pewno nie mamy jakichś przeciwwskazań fizycznych. Natomiast wiele technik wspinaczkowych też umożliwia ominięcie różnych wyzwań, które mamy, więc tak naprawdę to wspinanie jest dla każdego. Jest dla każdego i jest też, poza oczywiście tymi walorami fizycznymi, które nam daje uprawianie tej dyscypliny, jest również ten aspekt społeczny, ponieważ jest to dyscyplina bardzo budująca relacje społeczne, bo przede wszystkim przeważnie wspinamy się z kimś w parze. To jest nawet więcej. Wspinanie jest faktycznie sportem społecznościowym. Wokół wspinania są całe grupy osób, które wspinają się z różnych powodów, czyli możemy mieć osobę, która wspina się na cyfrę, to znaczy zależy jej bardzo mocno na wyniku sportowym i ta społeczność jak najbardziej istnieje. Istnieje społeczność osób, które wspinają się dlatego, że uwielbiają piękne okoliczności przyrody i jeżdżą tam, gdzie jest pięknie. Można się turystycznie wspinać, czyli jechać gdzieś ze znajomymi, z rodziną, za granicę czy w Polsce i tam poznawać kolejne miejsca właśnie dzięki temu, że się wspinamy. Albo po prostu można spotkać się pod ścianą czy pod skałą i tam spędzić miło czas. Jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie można palić ognisko, możemy wieczorem jeszcze spędzić czas przy ognisku, więc to wspinanie to nie jest tylko sport, to jest cały styl życia, to jest sposób na spędzanie wolnego czasu i to na tyle fajny i ciekawy, że on też przekracza poziom trudności, czyli możemy się wspinać ze sobą, niezależnie od tego, na jakim poziomie się wspinamy. Kluczowe jest dobranie rejonu, miejsca, gdzie się wspinamy, natomiast prawda jest taka, że cała rodzina wraz z przyjaciółmi może się wspinać w jednym miejscu, w jednym czasie, a każdy wspina się wtedy na swoim poziomie, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami. Wróćmy jeszcze do tego aspektu fizycznego. Co nam fizycznie daje wspinanie? Daje nam bardzo dużo. To jest sport ogólnorozwojowy, więc tutaj osoby, które się wspinają od samego początku zauważają już różnice. To jest sport, który powoduje, że faktycznie nasze ciała się bardzo szybko też zmieniają, dostosowują się do tej nowej sytuacji, w jakiej się znajdują, więc pracują nam nie tylko ręce, a tak naprawdę nogi, bo to nogi są tym, co we wspinaniu jest najważniejsze, ale też zmienia się głowa, czyli to jak myślimy, w jaki sposób pracujemy ze swoimi emocjami, więc to ta fizyczność jest bardzo szeroko rozumiana przez wspinaczy.
czy Kraków jest miastem przyjaznym tej dyscyplinie sportu? Jest coraz bardziej przyjazny i to nas bardzo cieszy. Faktycznie mamy otwarte rejony wspinaczkowe typu Strzelnica, który jest rejonem, w którym mogą się wspinać osoby na poziomie bardzo początkującym, włącznie z dwójpółlatkami, jak i osoby, które już wspinają się jakiś czas. Mamy rejon tutaj tuż po sąsiedzku Skałki Twardowskiego, więc jak najbardziej wystarczy wyjechać też kawałek dalej. Mamy najpiękniejszy chyba rejon w okolicy, czyli Jurę Krakowsko-Częstochowską, więc powinniśmy i mam nadzieję, że coraz bardziej będziemy mekką wspinania. Wspinamy się rodzinnie, czyli całą rodziną. Wspinam się ja, mój mąż i moich dwóch synów, przy czym jeden jest osobą niepełnosprawną z dziecięcym porażeniem mózgowym. Wspinaczka jest dla nas ogólnie bardzo terapeutyczna, jak i dla syna. U syna wzmaga możliwość kontroli własnego ciała, uchwytów, czyli napięcie głębokie, napięcie niskie. Natomiast dla nas, dla rodziny jest przede wszystkim odpoczynkiem. Dlatego, że w tym czasie, kiedy nasz syn jest pod opieką instruktora i wspina się, to my też możemy odpocząć. A że przy wspinaczce bardzo odpoczywa głowa, ponieważ nie można myśleć o niczym innym, tylko o wspinaniu. Więc to jest takie wytchnienie. Jest to dyscyplina całoroczna, ponieważ w zimie można właśnie na panelu uprawiać wspinaczkę taką indoorową, a jak się zaczyna sezon skałkowy, to wszyscy wyjeżdżamy w skały i na cały dzień z kocykiem, piknik, skała, piknik, więc to jest tak bardzo fajne spędzenie czasu.